Maraton pisania listów już jest organizowany przez wiele lat i z tego co wiem, Sanok również się odbywa w jednej ze szkół, tylko jest to bardziej wewnętrzna impreza czy wydarzenie w szkole. Oczywiście bardzo cenne, ale wydawało mi się, że dobrze jest stworzyć takie miejsce, gdzie każdy sanoczanin po prostu przechodząc, wychodząc z kościoła czy idąc na spacer, może bez problemu zajrzeć i napisać taki list. Zaproponowaliśmy iluś działaczy, którzy w tej chwili są na przykład osadzeni i mają problemy z prawem lokalnym. I piszemy w ich imieniu, dla nich, do nich skierowane listy lub do dysydentów, którzy jakby utrudniają im w tym momencie życie. Więc to jest tak, że zwykle ktoś, kto przychodzi, po kolei pisze listy dla każdego z nich. Pisałam do prezydenta Egiptu, aby jeszcze raz rozpatrzył sprawę kobiety, która próbowała poszukiwać swojego zaginionego męża, a która została niewinnie oskarżona o przynależność do jakiejś grupy zorganizowanej, przez co może być osadzona w więzieniu. Uważam, że kobieta ma prawo do sprawiedliwej rozprawy, żeby rozpatrzeć wszystkie argumenty i żeby niewinnie nie była oskarżona. Generalnie uważam, że każda jednostka może się przyczynić do tego, że możemy pomóc komuś, dlatego uważam, że nie powinniśmy obojętni być na taką sytuację i uważam, że jak najbardziej powinniśmy się przyłączać do takich akcji. Włączyłem się w akcję pisania listów, gdyż właściwie tylko w ten sposób mogę pomóc tym ludziom, którzy tej pomocy niewątpliwie potrzebują. Dzięki tej akcji dowiedziałem się też o nieszczęściach, jakie są na tym świecie. Prawda? Tu żyjemy sobie w dobrym, spokojnym, jak na razie, państwie, a gdzie indziej ludzie są prześladowani. No i trzeba im po prostu pomóc w ten sposób. Nie można być obojętnym. Nam jest tutaj dobrze, ja nie jestem w więzieniu. Mogę sobie tutaj przyjść spokojnie w taką niedzielę jak dzisiaj, usiąść i pisać i wstawiać się za tymi ludźmi, którzy walczą. To są ludzie, którzy siedzą tam w więzieniach, bo walczą o prawa człowieka, o godne życie, o to, że stała się krzywda. Na przykład tak jak w Turcji jest zamkniętych 10 czy 11 działaczy Amnesty International, ale są też ludzie z Madagaskaru, z Czadu, z Chin, gdzie te prawa człowieka też są zagrożone. A oni jednak nie boją się, walczą, a teraz potrzebują naszej pomocy, więc piszmy te listy. W każdej chwili może być tak, że to my będziemy potrzebowali takiego listu i takiego wsparcia, więc wydaje mi się, że taka solidarność społeczna, nie tylko lokalna, tylko też globalna, jest bardzo istotna.